ci, co przeżyją, będą zupełnymi niewolnikami, używanymi do pracy dla nich. Będą oni żywymi nośnikami części ciał potrzebnych dla transplantacji ich chorych organów. Będziemy stałymi dostawcami krwi do picia dla nich. Będziemy im dostarczali dzieci do składania na ofiary, a dzieci będą się rodziły nie z naszej miłości. Ale oni będą nam rozkazywali, kto z kim i kiedy ma wzbudzić dla nich potomstwo. Jakiekolwiek nieposłuszeństwo będzie karane śmiercią, a starzejące się pokolenia nie będą leczone czy poddane szczególnej opiece w domach starców. Tylko będą likwidowane jako niepotrzebny balast oraz koszt. Oto rzeczywista przyczyna banków spermy oraz eutanazji. Nadane służą do identyfikowania synów Anaka. Wystarczy poczytać protokoły mędrców Syjonu czy tekst tajemniczego przymierza, aby natychmiast zorientować się, że owe mordercze plany już są z żelazną konsekwencją realizowane od wielu lat. Protokoły są niczym innym jak dalekosiężnymi planami Lucyfera. Plany te są zakodowane jako rzekome plany dominacji Żydów nad światem. Stosuje się ten kod na wypadek, gdyby plany te wpadły w niepowołane ręce. Wystarczy zamienić słowo goj na człowiek poza elitą, a słowo Żyd na elitę i mamy cały detaliczny plan Lucyfera jak na dłoni. Tym planem posługuje się synagoga szatana i dowody na stosowanie tego planu są dla każdego uważnego obserwatora widoczne jak na dłoni. Pragnę podkreślić, że artykuł ten jest oparty głównie na teoriach i nie posiadamy wielu dowodów, poza wieloma poszlakami. Z drugiej strony w tematy te jest szczególnie trudno wniknąć z powodu szczelnego kordonu protekcji elity rządzącej w okrutny sposób całym globem ziemskim. Wszelkie próby wglądu w życie prywatne tych ludzi są skutecznie chronione w majestacie światowych praw. Nam pozostają jedynie spekulacje i dociekania na podstawie spełniających się proroctw Biblii, która wyraźnie mówi o nasieniu szatana czy też nasieniu węża oraz o dominacji owego nasienia w polityce światowej. Najciekawsze jest to, że owo nasienie, zanim zostanie zniweczone przez króla Jaszua, najpierw wykona ono w bezlitosny sposób wyrok na Babilonie Wielkim. Potem wyrok śmierci zostanie na owym nasieniu wykonany przez samego Jaszuach. Zwróćmy uwagę na ciekawy werset biblijny. Łukasza 17:2528, a jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Oprócz jedzenia i picia istniała jeszcze jedna charakterystyczna cecha czasów Noego. Ziemia była przepełniona przemocą i żyli na niej głównie potomkowie demonów. Nie tylko oni byli rezultatem wyuzdanego seksu upadłych aniołów z córkami ludzkimi. Słowo Boże mówi nam także o tym, że każde stworzenie było skażone. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że jak wcześniej cytowany werset z Księgi Kapłańskiej 18 rozdziału nam mówi, ludzie współżyli ze zwierzętami. Podobnie dzieje się dzisiaj. Istnieje możliwość, że pół ludzie, pół zwierzęta to także nieczysta mitologia, ale zmitologizowane fakty. Znane wizerunki pół ludzi, pół zwierząt wydają się być nie tylko mitami. Rodzaju 6:12. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. 13. Rzekł tedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczy je wraz z ziemią według Biblii. Wszelkie ciało skaziło drogę swoją i dlatego Bóg postanowił sprowadzić potop, niszcząc tak ludzi jak i zwierzęta. Znamy wszyscy warszawską syrenkę, Minotaura czy kilka innych przykładów takich mitów. Na świecie jest znana kolekcja wielu niezwykłych czaszek ludzkich, które są przechowywane w muzeach. Poniżej krótki film ukazujący kilka niezwykłych zdjęć zdeformowanych czaszek oraz szkieletów olbrzymów. Gwoli ciekawości, to zdjęcie w tym filmie jest znane jako zdjęcie nagrodzone w konkursie Photoshop za najciekawsze zdjęcie manipulacje archeologiczne. Wielu autorów filmów o tym nie wie i zdjęcie to pojawia się raczej często jako dowód. Nieuwaga autorów filmów, ale nie oznacza to, że zjawiska takie nie istnieją. Filmy na YouTube ukazują długie ludzkie czaszki z rogami demonicznego pochodzenia. Przypadki te są znane oraz udokumentowane. Ze względu na oczywistość tych zjawisk, znajduje się je łatwo i trudno nim zaprzeczyć. Są także przypadki znacznie trudniejsze w obserwacjach oraz dowody są poszlakowe. Ludzie wyjący do Księżyca spotkałem pewnego czasu inżyniera z szybu naftowego na Oceanie Indyjskim. Opowiedział mi dziwną historię. Widział osobiście kilku ludzi, którzy późnym wieczorem wyli do Księżyca w pełni. Z jego opowiadania wynikało, że szczególnie tak zwany Czerwony Księżyc jest atrakcją dla takich ludzi. Sprawdziłem wtedy na Google i znalazłem sporo materiałów na ten temat. Kilka dni temu spotkałem dziwnego człowieka. Jego oczy budziły przerażenie, wyglądał jak wcielenie wszelkiego zła. W
pewnym momencie zainteresował się księżycem i widząc bliskość pełni księżyca wykrzyknął z radością: uchu, jutro pełnia. Pisząc ten artykuł ponownie zajrzałem na Google w nadziei znalezienia więcej materiałów na ten temat. Materiałów ku memu zdumieniu jest mniej, ale nadal jest w sprzedaży książka autobiograficzna Waltera Epnikow oraz współautora Dawida Ritza pod tytułem Wyjąc do Księżyca. Waler był jednym z bardziej wpływowych ludzi w biznesie muzycznym, który był jednym z promotorów Michaela Jacksona, Bruce Springsteen, Barbara Streisand oraz Clive Davis. Był on także znany z tego, że wył do księżyca. Dlatego taki tytuł tej książki. Współautor Ritz opisuje jeden z epizodów życia Waltera, kiedy ten nagle wybiegł na balkon i zaczął wyć do księżyca w pełni. Uznano to za wspaniały żart i doskonały tytuł dla książki autobiograficznej. Tytani, jeszcze inna nazwa ludzi hybrydów. Swego czasu nakręcono film Przybycie Tytanów. Jest także film YouTube z piosenką Jacka Kaczmarskiego Przybycie Tytanów, porwania i gwałty. Istnieje potężna lawina raportów porwania przez obcych oraz gwałtów oraz rezultatami owych gwałtów niechcianymi ciążami. W wielu z nich przewijają się sprawozdania o eksperymentach genetycznych. Przez kilka lat sprawdzałem wiele raportów odnośnie UFO i obcych aliens i wszystko wskazuje na to, że nie istnieją żadne obce cywilizacje w przestrzeni kosmicznej poza tymi, które doskonale znane. Bóg i jego synach, Schuach Jaszua, aniołowie, cherubini i serafieni oraz szatan zwany Lucyferem oraz jego demony. Na nic innego dowodów nie ma. Temat UFO jest obszerniej wyjaśniony w artykule Czy istnieje UFO? Jest prawdopodobne, że 80% wszystkich informacji to zwykłe plotki, fabrykacje czy przemożna chęć zrobienia taniej popularności oraz pieniędzy z nią związanych. Niezależnie jak ustawimy owe procenty, istnieje pewna liczba porwań i gwałtów, które są autentyczne. Istnieje także duże prawdopodobieństwo, że owych przypadków jest znacznie więcej, ale obawa kobiet, które zostały w ten sposób zgwałcone i zaszły w ciąże przed szyderstwami innych, są poważną przeszkodą przed ujawnieniem. Kto uwierzy kobiecie, która przysięga, że zaszła w ciąże z demonem czy UFO? Wiele wskazuje na to, że działają nadal upadłe anioły, które w dzisiejszych czasach także zaspokajają swoje zboczone pragnienia i w ten sposób płodzą potomstwo hybrydów, czyli nasienie węża. Dociec prawdy jest rzeczą niemal niemożliwą. Niemniej istnieje poważne zabezpieczenie kobiet, które mogą być przez owe istoty atakowane i gwałcone. Wzywanie imienia Jaszua, także w formie Jezus czy Chrystus, jest niezwykle skuteczną formą walki z ewentualnymi napastnikami. Według wielu raportów imię Zbawiciela jest skuteczną zaporą oraz ochroną w takich sytuacjach. Podsumowanie: Słowo Boże nie daje nam żadnego konkretnego, jednoznacznego dowodu na to, że nasienie węża jest nasieniem fizycznym czy też nasieniem duchowym. Przypowieść o siewcy z Ewangelii Mateusza sugeruje, że w ślad za siewcą dobrego ziarna postępował szatan i siał swoje ziarno herezji duchowych, czyli rozsiewał swoją doktrynę lucyferiańską. Ta przypowieść sugeruje, że szatan jest ojcem duchowym, natomiast inne sprawozdania na temat nefilimów oraz cielesnego potomstwa demonów sugerują bezpośrednie cielesne pochodzenie pewnej grupy ludzi, którzy nie są ludźmi w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest jeszcze jedna możliwość, moim zdaniem jest ona najbardziej prawdopodobna. Istnieją dwie grupy: cielesna oraz duchowa. Ta cielesna z genami upadłych aniołów stanowi główny trzon istot niezapisanych w Księdze Życia. Druga część to ludzie z normalnymi genami ludzkimi, którym bardziej trafia do przekonania doktryna lucyferiańska niż prawo Boże i świadomie buntują się przeciwko Bogu na wzór Lucyfera i jego hord demonów. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że wydarzenia ze Starego Testamentu są proroczymi zapowiedziami wydarzeń przyszłych oraz pierwowzorami Bożych sądów. Na świecie praktycznie nic się nie zmieniło. Zwróćmy uwagę na niektóre pierwowzory oraz zapowiedzi przyszłości. Okres przedpotopowy wyraźnie ukazuje nam ludzkość w całkowitej niewoli nasienia szatana. Bóg musiał wystąpić w obronie rodzaju ludzkiego i zniszczyć genetyczne mutacje upadłych aniołów i ludzi. Sodoma i Gomora jest przykładem, do jakiego stopnia zapanował homoseksualizm w tych miastach oraz związana z tym przemoc. Kara była ewidentna. Wyjście Izraelitów z Egiptu, naród ciemiężony przez wielbicieli Baala, Horusa, Marduka czy inne wcielenia Lucyfera. Nasienie szatana ponownie poniosło dotkliwą porażkę. Podbój ziemi kananejskiej, czyli ziemi obiecanej. Bardzo kontrowersyjny fragment dziejów Izraela, często cytowany jako przykład faworytyzmu Boga oraz jego rzekomej mściwości na rzekomo niewinnych stworzeniach. Rozdział 11 Księgi Jozłego wyjaśnia nam dokładnie przyczyny wyroku zagłady na mieszkańcach Kanaanu. Teren ten był zainfestowany nasieniem szatana i mieszkali w nim głównie nefilimy. Król Baszanu, Og, był olbrzymem.
Synowie Anaka, rodzina olbrzymów, zamieszkiwali także te tereny. Miasta spalone przez Izraelitów to M, In, Ashtarot, Bamot Pali i Bet Palmeon, Jozuego 13:12, 13:17, Jozuego 11:21-22, Jozuego 12:4, Księga Jozuego także, mów o Arbie, ojcu Anaka, Jos 21:11, Jozuego 14:15, Hebron zaś nazywało się dawniej Kiryat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Taanakitów, a ziemia doznała wytchnienia od wojny. Można jedynie się domyślać, że reszta mieszkańców Kanaanu była mieszanką genetyczną Nefilimów i ludzi, czyli nasieniem szatana. Podobnie jak w potopie, Bóg